Stworzenie Polskiego Baletu Narodowego i zaproszenie Krzysztofa Pastora do pełnienia roli jego dyrektora było jedną z najlepszych strategicznych decyzji nowej dyrekcji Opery Narodowej. Wybitny polski choreograf przywiózł ze sobą gotowe baletowe przeboje. W zeszłym roku na deskach Warszawskiego Teatru Wielkiego obejrzeć mogliśmy m.in. Tristana do muzyki Richarda Wagnera. Spektakl importowany z repertuaru Królewskiego Baletu Szwedzkiego. W tym roku premiera Weile, kolejnego autorskiego dzieła Krzysztofa Pastora, którego premiera miała miejsce w 2001 roku w wykonaniu Het Nationale Ballet w Amsterdamie. Jak mówi sam twórca, jest to spektakl o Weilu, a raczej o jego muzyce. Faktycznie życiu i twórczości wybitnego niemieckiego kompozytora przyglądamy się w bardzo wielu różnych, często nietypowych perspektywach. A więc mamy nie tylko Niemcy okresu wielkiego kryzysu, dojście do władzy Adolfa Hitlera, ale także bujne życie artystycznej cyganerii, broadwayowski blicht czy sztukę uciemiężonych afro Ameryka. Układom choreograficznym Krzysztofa Pastora towarzyszą słynne songi Kurta Weila, fragmenty jego muzyki symfonicznej i kameralnej oraz strzępy filmowych dokumentów. Kurt Weil Krzysztofa Pastora już dziś, 20 listopada, w Warszawskiej Operze Narodowej.